W dzisiejszym programie powiemy o uroczystościach rocznicowych Wydziału Teologicznego UAM, o procesie beatyfikacyjnym księdza Ignacego Posadzego, a także o siostrach anuncjatkach z Lichenia. Już wkrótce kończy się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego księdza Ignacego Posadzego. Po ponad 8 latach pracy udało się zebrać kilkaset stron dokumentów, a także zeznań świadków dotyczących życia poznańskiego duchownego. Został zebrany już i opracowany cały materiał dotyczący życia i heroiczności sługi Bożego. Do tej pory zebrano 2 tomy zasadniczego materiału. Ten materiał stanowią protokoły zeznań świadków oraz dokumentacja zebrana w procesie. Ponadto w transumpcie, bo tak nazywa się ów dokument, zamieszczone zostanie również tomów jako załącznik różnego rodzaju pism odręcznych, drukowanych sługi Bożego, spisanych konferencji, kazań, jak również artykułów na temat sługi Bożego. Każdy z tych tomów to jest około 350 stron wydruku komputerowego A4. Całość stanowi ponad 7 tysięcy stron. To byli świadkowie powoływani z różnych grup, to znaczy byli kapłani, byli bracia zakonni, były siostry, były osoby spoza zgromadzeń naszych, które jakoś znały ojca, a przede wszystkim też byli świadkowie z rodziny, którzy w jakiś sposób mieli kontakt z ojcem, czy to listowny, czy osobisty. Świadectwa były o tyle ważne, że właściwie prawie wszystkie osoby bezpośrednio zetknęły się z ojcem i to niektórzy z nich przez długi, długi czas. Cenne świadectwa są przede wszystkim byłych przełożonych generalnych Towarzystwa Chrystusowego. Jeden ze świadków był nawet razem z ojcem, ze sługą Bożym, ojcem Ignacym Posadzem w nowicjacie, więc to były dla nas bardzo, bardzo cenne świadectwa. Do poznańskich chrystusowców bez przerwy napływają świadectwa łask otrzymanych za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego. Najwięcej do tej pory informacji wpłynęło w sprawach jedności miłości małżeńskiej. W rodzinach, w których pojawiają się tego rodzaju problemy, niektórzy z wiarą proszą o wstawiennictwo sługę Bożego i twierdzą, są przekonani, że te łaski otrzymują. Może ciekawa sprawa, że niektóre problemy małżeńskie, jak ostatnio zauważamy, rodzą się między innymi ze zjawiska migracji, z rozłąki pomiędzy małżonkami czy członkami rodziny. Podobno w tych sprawach ksiądz Ignacy Posadzy jest specjalistą swoistego rodzaju. Zamknięcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego oznacza przesłanie wszystkich dokumentów do Watykanu. Tam zacznie się tak zwany etap rzymski. Z pewnością potrwa kilka lat. Zostanie powołany relator w procesie. Jego zadaniem będzie napisanie pozycjo, czyli historycznego opracowania mającego na celu ukazanie osoby sługi Bożego i heroiczności jego cnót. Kiedy już ten dokument zostanie napisany, zostanie on przekazany specjalnej komisji teologów, która wyda opinię o heroiczności cnót sługi Bożego. Następnie sprawą zajmie się komisja kardynałów i jeżeli wszystko będzie przebiegało pomyślnie, jeśli zostanie wykazana heroiczność cnót sługi Bożego, wówczas kongregacja wystąpi do papieża z prośbą o wydanie dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego. Głównym dziełem księdza Ignacego Posadzego było powołanie do istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. To zgromadzenie, które zajmuje się pracą wśród Polaków mieszkających za granicą. Wyjazd na zachód stracił tę swoją taką atrakcyjność, chwałę i dzisiaj jest trudniej znaleźć kapłanów z innych zgromadzeń, czy szczególnie diecezjalnych, którzy by opuścili swoje diecezje macierzyste i udali się do pracy za granicą, czyli ten ciężar w dużej mierze spoczywa na nas, w miarę swoich możliwości liczebnych i sił podejmujemy się tego i ten obowiązek, ten charyzmat realizujemy. Jest nas 470 wszystkich chrystusowców na całym świecie, z tego 245 kapłanów i jeden brat, w tym pracujemy za granicą, w 19 krajach.
Uroczyste zamknięcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego księdza Ignacego Posadzego odbędzie się w środę 6 maja w poznańskiej katedrze. Uroczystości rozpocznie tak zwana publiczna sesja zamykająca dochodzenie diecezjalne. Rozpoczyna się modlitwą, przedstawieniem akt procesowych, odczytaniem tej sesji w wersji łacińskiej przez promotora sprawiedliwości właśnie. Podpisaniem dokumentów i ich zapieczętowaniem oficjalnym przed przekazaniem ich do Rzymu. I po zakończeniu tej sesji rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z prośbą o beatyfikację sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego. Uroczysta sesja publiczna rozpocznie się o godzinie 11. Zaraz po niej o godzinie 11.30 arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawi mszę świętą. Majowe uroczystości są bardzo ważne również dla sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. To zgromadzenie również założył ksiądz Ignacy Posadzy, choć jest to zgromadzenie młodsze od Chrystusowców. Szczególnym charyzmatem naszego zgromadzenia jest praca wśród Polaków na emigracji. Tam, gdzie są, tam siostry po prostu jadą, by pomagać im przede wszystkim, aby byli wierni Kościołowi, Krzyżowi, Ewangelii. Pracujemy właściwie na całym świecie, w Ameryce, oczywiście tutaj w Europie, w Australii, Brazylii. Jest to bardzo różna praca w zależności od kraju oczywiście. To co mogę powiedzieć, to 10 lat pracowałam w Stanach Zjednoczonych, więc to jest dla mnie najbardziej bliskie, więc przede wszystkim tam praca z dziećmi, z młodzieżą, polskie szkoły, prowadzenie polskich szkół, oczywiście też pomoc chorym, cierpiącym. Siostry też pracują oczywiście przy parafiach polonijnych, tam gdzie tylko Polacy się zbierają, tam są nasze polskie siostry. W zgromadzeniu pracuje teraz około 200 zakonnic. Również siostra Ines ma za sobą pracę w Stanach Zjednoczonych. Polacy zawsze tęsknią za Polską. Pewnie niewielu jest takich, którzy tęsknotę zostawiają gdzieś ze sobą. Polonia, wśród której pracowałam, wyglądała już na taką trochę osadzoną w realia amerykańskie. Byli to ludzie, którzy wiele, wiele lat spędzili na emigracji. To było bardzo zaskakujące, że bardzo chętnie tworzyli wspólnotę parafialną. Po doświadczeniach z Polski byłam zdumiona, że rzeczywiście była to taka żywa wspólnota parafialna. Ludzie bardzo chętnie brali udział w różnych, no oczywiście nie tylko w mszach świętych i nabożeństwach, ale w różnych imprezach organizowanych przez Kościół. Siostry swoją główną siedzibę mają w Morasku pod Poznaniem. Tutaj przyjmują także pielgrzymów w otwartym rok temu ośrodku rekolekcyjnym. Jest to taka nasza niesamowita radość, że możemy się dzielić tym, co mamy, z innymi. I też taka radość, że możemy służyć tym ludziom. Oni tu przyjeżdżają głodni Boga, a my, które jesteśmy tutaj od wielu lat, modlimy się w tych naszych domach, także możemy się podzielić swoim doświadczeniem Boga. W domu rekolekcyjnym zakonnice przechowują swoją najcenniejszą pamiątkę, sutannę Jana Pawła II. Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej za kilka miesięcy będą świętowały 50-lecie istnienia zgromadzenia.